Sponsorem programu jest firma Intertynk, Robert Kosiba, specjalizująca się w aranżacji i pracach wykończeniowych powierzchni przemysłowych. Mitsubishi Lancer Evo i Subaru Impreza STI to dwa japońscy samurajowie, wojownicy z charakterem i temperamentem, a jednak prezentują dwa całkiem odmienne światy. Właściciele Lancera nie zamieniliby się na imprezę i z wzajemnością. Czy to sentyment? W rajdowym świecie WRC tylko dwie firmy produkują cywilne wersje swoich topowych rajdówek. To właśnie Subaru i Mitsubishi. Impreza oczywiście niebieska, a Lancer srebrny. Evo i Impreza na pewno nie wtopimy się w tłum. Charakterystyczny wygląd i dźwięk silnika robią swoje. Oba samochody to niebezpieczne zabawki tylko dla ludzi z wyobraźnią. A nasi kierowcy? Dowiedzmy się, co oni sądzą o swoich kosztownych zabawkach. Dwa samochody, Mitsubishi Lancer, Subaru Impreza. Dwa samochody, które startują w rajdach, dwa samochody, które startują na trasach wyścigowych. Dzisiaj mały test tych samochodów, jeden Grześka, drugi Roberta. Przekonamy się, który z nich bardziej nadaje się do tego sportu. Zaczniemy od Grześka. Grzegorz, Mitsubishi Lancer Evo 9, nowy samochód, jakieś konkrety o nim? Seryjnie 280 PS, ten ma troszeczkę podniesioną moc, aczkolwiek nie jest swoim apogeum w tej chwili programowym. Apogeum ma 370 koni, w tej chwili ma 300. Samochód bardzo dobry, świetny trakcyjnie, bardzo łatwo przystosowalny do sportu. W wersji, powiedzmy, drogowej, czysto cywilnej jest bardziej ucywilizowany jak Subaru. Według mnie przynajmniej jeździłem i tymi samochodami bardzo dużo i tymi. Tutaj typowo wersja drogowa, bez żadnych klatek, fotele Recaro, ale typowo takie samochodowe, zwykłe, bez żadnych kubełków. Dokładnie tak jak mówisz, jest to samochód czysto cywilny, niestety trochę ciężki, jeżeli chodzi o wersję drogową, ale bardzo cichy, przyjemny, nadaje się również do podróżowania z rodziną. Robert, Subaru Impreza. Wczoraj startowało i dzisiaj jechało jako 3-0 na rajdzie krakowskim, ale typowo drogowy samochód. Tak, jest to na razie samochód typowo drogowy. Może kiedyś będzie treningówką, jakąś klatkę zostanie wyposażony. Na razie jest to drogówka. Samochód świetnie trzyma się po zakrętach. Jest wygodnym, komfortowym, moim zdaniem bardziej niż Mitsubishi Lancer. Także no, jak zwykle te zdania są podzielone. Kierowcy Lancerów twierdzą, że mają lepszy samochód. Kierowcy Subaru twierdzą, że Subaru jest lepszym autem. Ja jestem jakoś wierny marce Subaru i myślę, że tak pozostanie. Jakieś parametry techniczne tego samochodu? 297 koni, jest to wersja ProDrive. Poza tym jakieś 5,5 sekundy do setki. Także samochód dosyć dobrze się prowadzi na drogach. Można nim żwawo wyprzedzać. Grzesiek, twój ile ma do setki? Wiesz co, nigdy tego nie mierzyłem, ile ma do setki. W tym setupie, w którym jest zrobiony, podejrzewam, że około 6 sekund. Panowie, znamy już wasze parametry. Teraz pytanie i dwie odpowiedzi od was chcę usłyszeć. Dwa argumenty, które przemawiają, że wasz samochód jest jednak lepszym samochodem. Zaczniemy od Roberta. Przede wszystkim napęd na cztery koła, który jest Subaru, wydaje mi się, że jest lepszym napędem. Drugi parametr, niski środek ciężkości przez umieszczenie silnika Boxer pozwala łatwiej pokonywać zakręty i na pewno jest większą edukacją jeżdżenie Subaru niż Mitsubishi, który się podobno łatwiej prowadzi w zakrętach. Grzesiek, twoje dwa argumenty? Wiesz co, ja nie będę strzelał argumentów typu podobno czy lepiej. Na pewno lepszy napęd jest w Evo, jest aktywny. To jest pewne, chyba że jest Subaru dobrze zeszperowane, prawda? Odpowiednio jest wtedy lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o tak stricte cywilne auto, które wyszło powiedzmy z fabryki do sprzedania, Mitsubishi Lancer jest lepszym samochodem, jeżeli chodzi na pewno o napędy, trwalszym, jeżeli chodzi o silnik. Nie mamy tu problemów z wybuchaniem drugiego cylindra, jak to w Subaru, na Subaru przystało. Robert, powiedz mi, jaka to jest wersja twojego Subaru?
Jest to STI ProDrive N10, rajdowa odmiana. Rok produkcji? 2002. Powiedz mi, jak się taki samochód spisuje na drodze? Znaczy, wiesz co, jeśli chodzi o jazdę cywilną, to spisuje się świetnie, jest bezpiecznym samochodem, żwawo rusza od świateł, także się wydaje, jest świetnym samochodem do jazdy cywilnej. Czy jest to samochód typowo rozpoznawany na drogach, że jak przejeżdżasz, to każdy się patrzy? No jest to jedyny minus tego samochodu, że jest bardzo rozpoznawalny i dużo osób się ogląda za tym samochodem, także to jest moim zdaniem minus tego samochodu. Grzesiek, te same pytania do ciebie. Powtórz. Dużo samochodów takich jeździ. Która wersja i co o niej sądzisz? Wiesz co, to jest dokładnie Mitsubishi Lancer Evo 8. 2004 rok. Zrobiony z zewnątrz na design na Evo 9. Co o nim sądzę? No, uważam, że jest to świetny samochód do podróżowania. Tak jak mówiłem wcześniej, tym samochodem w przeciwieństwie do Subaru da się podróżować normalnie z rodziną. Nie mówię, że Subaru się nie da, ale w tym jest bardziej po prostu wygodnie. Szybko podróżuje, szybko pokonuje zakręty, cicho, przyjemnie. Także chyba tyle. Panowie, maski do góry, patrzymy się na silniki. Krótki rzut okiem i kilka informacji o tym silniku. Moc już wymienialiśmy, jaką ma, pojemność 2.0, doładowany silnik, układ Boxer. Jak jeździ na gazie? Uważam, że jeździ świetnie na gazie, nie ma wielkich różnic, jeśli chodzi o benzynę, przede wszystkim ekonomicznie. Grzegorz, pytanie do ciebie, krótko i zwięźle, o silniku Mitsubishi. 1997 cm sześciennych, turbo doładowanie na turbinie Garretta, silnik rzędowy, czterocylindrowy, 280 PS w serii, rozbudowany w niektórych wersjach nawet do GT400, czyli 400 koni ten sam motor. Bardzo fajne auto też, instalacja LPG, dwa wtryskiwacze na cylinder. No właśnie miałem się spytać, jak się jeździ takim samochodem na instalacji gazowej. Wiesz co, nie wiesz, czy jeździsz na instalacji, czy na benzynie, nie czujesz tego, to jest dokładnie to samo, jest to odzwierciedlenie. Między bajki należy włożyć to, co mówią niektórzy, że takie auto na gaz nie może być na gaz, ono tak samo może być na gaz jak na benzynę. Chłopaki, wyzwanie dla was. Zamieniacie się i jedziemy się przejechać. I za chwilę wasze wrażenia. Co wy na to? Okay. Podejmujecie wyzwanie? Okay. Podajcie ręce i przetestujemy je. To jedziemy. Panowie, wyścig zacięty. Kto wygrał? Mi się wydaje, że był remis. Grzesiek? Nie również. Bardzo podobne dał. Byłem sędzią, ogłaszam remis. Subaru Lancer 1-1. Czyli panowie, zostajecie przy swoich samochodach. Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer. Nie zamieniacie się. Nie zamieniacie się. Okej, okay. Cóż mi więcej powiedzieć. Dziękuję wam bardzo za program. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Zapraszamy do samochodów i jedziemy do domu.